Legenda o świętym aleksym. Vita sancti aleksi rikmice. Czyta masza bogucka. Ach, królu wieliki nasz, Coż ci dzieją węsyjasz. Przydaj rozumuk mej rzeczy, mesierce, bostwem obleczy. Raczy mnie mych grzechów pozbawić, Bych mógł o twych świętych prawić. Żywot jednego świętego, coż miłował Boga swego, czytę w jednych księgach o nim. Kto chce słuchać, ja opowiem. W Rzymie jedno panie było, coż Bogu rado służyło. A miał bardzo wielki dwor. Procz panosz trzysta rycerzów, co są mu zawżdy służyli, zawsze k jego stołu byli. Chował je na wielebności i na krasie i miał każdy swe złote pasy. Chował siroty i wdowy, dał im osobne trzy stoły. Za czwartym pielgrzymi jedni, ci i do boga przywiedni. Eufamian jemu dziano, wielkiemu temu panu, a żenie dziano, Aglias. Ta była ubostwu w czas, był wysokiego rodu, nie miał po sobie żadniego płodu więc ci jeli Boga prosić, aby je tym darował, aby im jedno plemię dał. Bog tych prośby wysłuchał. A gdy się mu syn narodził, ten się w lepsze przygodził, więc mu zdziano Aleksy. Ten był ojca bardzo lepszy, ten więc służył Bogu rad i że był star dwadzieścia k temu cztery lata. Więc k niemu rzekł ojciec słowa ta – Miły synu, każę tobie poim zajegoć żonę sobie, której jedno będziesz chcieć. Ślubię tobie, tę masz mieć. Syn odpowie ojcu swemu, przeko słusza starszemu: Ojcze, przekomia mia twoje dziecie, Wiernie dałbych swój żywot przecie. Co kole mi chcesz kazać, po twojej woli ma się to stać. A więc mu cesarz dziewkę dał, a papież jej nią oddał. A w ten czas papieża miano, Innocencyjusz mu dziano, to ten był cesarz pierwy. Archodonijusz, niźni, której królewnie Famijana dziano, co ją Aleksemu dano a gdy się z nią pokładał, tej nocy z nią gadał, wrócił za się pierścień jej, a rzekł tako do niej, Ostawiam cię przy twym dziewstwie, wróć mi i gdy będziewa oba w niebieskim królestwie. Jutroć się wierzę od ciebie służyć temu, coż ci jest w niebie, a gdyć wszystkie stoły osiędą, wtedy ci ja już w drodze będę. Miła żono, każe tobie, służy Bogu w każdej dobie, ubogie karmi i odziewaj, Swych starszych nigdy nie gniewaj, Chowaj się we czci i w kaźni, Nie traci ni jednej przyjaźni. Królewna odpowie jemu: Mam też dobrą wolę k temu, Najmilejszy mężu mój, Tego się po mnie nic nie boj. Każdy członek w mym żywocie chce chować w kaźni i w cnocie jinako po mnie nie wzwiesz dojąt ty żyw ja też. A jako za jutra wstał, od obiada się precz brał. O tym nikt nie wiedział jedno żona jego ta wiedziała od niego. Nabrał sobie śrebra złota dosyć, co go mogł piechotą nosić. Więc się na morze wezbrał, a ojciec w żałości ostał i mać miała dosyć żałości. Żonę po nim jeko spyta. Więc to święte plemie przyszło w jedne ziemię. rozdał swe rucho żebrakom, srebrzo, złoto popom, żakom, więc sam pod kościołem siedział, a o jego księstwie nikt nie wiedział, więc to zawsze wstawał reno, a no kościoł zamkniono, więc tu leżał podle proga, Fale, proszę swego Boga. Ano z wierzchu szła przygoda niegdy mroz, niegdy woda, aż się stało, w jeden czas stał z obraza Matki Bożej obraz. Szedł do tego człowieka, jen się kluczem opieka i rzekł jest tako do niego, stań, puści człowieka tego, otemknij mu kościoł Boży, ać na tym mrozie nie leży. Żak się tego bardzo lęknął, stawszy kościoł otemknął, to się nie jedno dziejało, ale się często dziejało, więc żak Powiedał każdemu i staremu i młodemu, a gdyż to po nim uznali, wielką mu fałę dali. Za świętego i trzymano i wiele mu przebok dawano. Steskrzy sobie ojciec jego, przez swego syna jedynego rozesłał powszym ziemian lud i zadał im wielki trud. Strawili wielki pieniądz swego księdza szukając, tu i nadjęli w jednym mieście, wieli docni. Nie znał go jeden jako drugi, a on poznał wszytki swe sługi, brał od nich jełmużny ich, więc wiesiał był, iż i tym bok nawiedził. Tu są jechali od niego, a nie poznał żadni jego, a ojcu są powiedzieli, Nigdziejśmy go nie widzieli. A gdy to ojciec usłyszał te słowa, wtedy jego żałość była nowa. Tu ją płakać, narzekać. Mać nie mogła płaczu przestać. A więc świętemu Aleksemu, temu księdzu wielebnemu, nie luba mu fała była. Co się mu ondzie wodziła, tu się wezbrał jako mogę. Wsiadł na morze, w kogę, brał się do ziemi, do jednej, do miasta Tarsa w Syryjej. Tam był czuł świętego Pawła. Tu była jego myśl padła. Więc się wietr obrocił, ten ci za się nawrócił, a gdy do Rzyma przyjął, Bogu dziękował, iż i do swej ziemi przygnał, a rzekąc. Już tu chcę ci szpieć mękę, I wszystkie złe file imieć, U mego ojca na dworze, Gdy mnie przebył za morze. Potkał na żorawiu przed grodem ojca swego I jął go prosić. W imię syna Bożego I dla syna twego Aleksego, A racz mi swą jałmużnę dać, Bych mógł ty odrobiny brać, Co będą z twego stoła padać. Jego ojciec to usłyszał, iż jemu synowo imię wspomioną Tu silno rzewno zapłakał, więc i boga dla chował. A gdy usłyszał taką mowę, zawinął sobie płaszczem głowę, tu się był weń zamęt wkradł. Mało erze z mostu nie spadł. Podał mu szafarza swego, ten mu czynił wiele złego. Tu pod wschodem leżał, każdy nań pomyje lał a leżał tu przed lat. Wszystko cierpiał, przebok rat. Siódmego naćcie lata za morzem był, co sobie nic nie czynił, a więc gdy już umrzeć miał, sam sobie list napisał i ścisnął i twardo w ręce, popisawszy swoje wsztki męki i wsztki skutki, co je płodził, jako się na świat narodził. A gdy Bogu duszę dał, tu się wielki dziw zstał. Same zwony dzwoniły, wsztki, co w Rzymie były. Więc się po nim pytano, po wsztkich domiech szukano. Nie mogli go nigdzie najść, a wżdy nie chcieli przestać. Jedno młode dzieci było, to im więc wzjawiło, a rzekąc, a za wy nie wiecie o tym, kto to umarł? Jać wam powiem. U eufamianać leży, o imże ta fała bierze, Pod wschodem i najdziecie, acz go jedno szukać chcecie. Więc tu papież skardynały cesarz z swymi kapłany szli są k niemu z chorągwiami, a zwony wrzdy dzwoniły same. Tu więc była ludzi siła, silno wielka ciszczba była. Kogo kole para zaleciała od tego świętego ciała, który le chorobę miał, na tem mieście zdrow, ostał. Tu są krasne cztyrzy świce stały, co są więc w sobie święty ogień miały. Chcieli mu list z ręki wziąć, nie mogli go mu wziąć. Ani cesarz, ani papież, ani wszystko kapłaństwo takież i wsztek lud k temu nie mógł rozdrzeć nikt ręki jemu, więc wszyscy prosili Boga za to, by im Bóg pomógł na to. By mu mogli list odjąć. A wżdy mu go nie mogli odjąć, eżby ale poznali mało co by na tym liście stało. Jedno przyszła żona jego. A wściągła rękę do niego, aż jej w rękę upadł list. Przeto iż był jeden do drugiego czyst, a gdy ten list oglądano, na tem mieście uznano, iż był syn Eufamijanow, a księdza Rzymskiego Cesarzow, a gdy to ojciec.